Dobry, witam Państwa na konferencji prasowej po meczu czwartej kolejki E-Winner drugiej ligi, w którym Hutnik Kraków wygrywa 6-0 z Szarkotem Dąbrzek. Za mnie jest trener dużych gości, pan Sławomir Majak. Panie trenerze, prosimy o kilka słów komentarza. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. No nie ma co komentować, bo wynik sam wskazuje na to, kto w tym dniu był lepszym z zespołem. Może nie tyle tak do końca lepszym, ale bardzo skutecznym, bo to trzeba na pewno gospodarzowe przyznać. Do momentu straty bramki na 1-0, wydaje mi się, że to my dyktowaliśmy warunki na boisko, ale niestety nic nie udało się strzelić. A po pierwszej bramce nam to się wszystko już posypało, więc to było tylko, powiedzmy, z mojej strony to było tylko czekanie na końcowy wizytek, żeby nie było to jakiejś wielkiej kompromitacji, że ona i tak była, bo 0-6 to jest bardzo wysoki wynik. No trudno. Najbliższy mecz już za 3 dni, więc czeka nas ogromna tutaj praca, żeby zawodników lepszych po tej porażce podnieść. Czy nam się to uda, czas pokaże. Na pewno gdzieś Siarka ma swoje atuty, które dzisiaj absolutnie, przynajmniej już w postaci bramki na 1-0 nie pokazała. Więc z tego miejsca gratulacje dla swoich gospodarzy za grę i za wynik. Natomiast my musimy z pokorą wracać do Radomrzega i zrobić coś, co zmieni oblicze drużyny w najbliższym spotkaniu środowym z GKS Warszawa. Dziękujemy. Czy są pytania do pana trenera? Że to się tak stało w tym momencie straty bramki, bo to przecież nie jest drużyna przypadkowa, jak na pewno wykupić. To są naprawdę chłopaki, którzy w większości grali w trzeciej i czwartej klikach jeszcze niedawno, a tutaj no, po strzelnym bramce różnica klas tak naprawdę. Nie, pan ciężko mi teraz tak na gorąco coś mówić, bo wszyscy jesteśmy na pewno załamani tym spotkaniem i oczywiście tym wynikiem. Nie mam teraz jakby złotego źródła, żeby odpowiedzieć panu na to pytanie, bo po prostu nie wiem. No wydawało mi się, tak jak powiedziałem na początku swojej wypowiedzi, że do pierwszej bramki to fajnie wszystko wyglądało. Mieliśmy przewagę, dużo przytek w pole karne, dużo sytuacji. Dwa razy kapitalnie zachował się bramkarz gospodarzy. Nie strzeliliśmy tej bramki. Jeden błąd kosztował nas utratę jednej bramki. I tylko jaką mogę mieć pretensję do zawodników, to że po tej jednej bramce, jeszcze tego do końca meczu jest praktycznie 60 minut, to trzeba się zachowywać inaczej. No, mamy na tyle też doświadczony ten zespół, że powinien w odpowiedni sposób zareagować na to, co się działo na boisku. Nie zrobiliśmy tego, wydawać mi się w niepotrzebne pojedynki w środkowej strefie boiska i każda strata kończyła się finalizacją w postaci straconej bramki. I to nas bardzo bolało, a no, z tym problem mamy od początku tej rundy, że właśnie gdzieś te straty. To już nie jest trzecia liga. Ja zawsze swoim zawodnikom powtarzam, to już nie jest trzecia liga. Każdy błąd się właśnie kończy stratą do bramki. W trzeciej nam się udawało tego uniknąć. Mieliśmy na pewno dużo lepszy kadrowo zespół niż inny zespół, jesteśmy tutaj tym naprawiali. Natomiast druga liga nas weryfikuje. Pokazuje nam, jak ciężko będzie tutaj o każdy punkt. Ja to swoim zawodnikom cały czas powtarzam przed każdym meczem, że tutaj nie chodzi o to, żeby cały czas się odkrywać i walczyć i szukać jakiejś tam bramki, bo czasami trzeba celowo obniżyć, trzeba czekać na swoją szansę, tak jak zrobił to Hutnik dzisiaj, bo on się obniżył, czekał na swoją szansę, dwie, trzy kąty i nie wyszły, czwarta się skończyła z stratą bramki i wszystko popłynęło. Dziękuję. Bardzo proszę o pytania. Pytań brak, tak więc dziękuję. Dziękuję również.